Cześć! Cześć! Czy my się jeszcze znamy? Znamy, znamy. Minęło mnóstwo czasu, odkąd się widziałyśmy, ale też odkąd nagrywałyśmy film razem. Tak. Dzisiaj łączymy siły i robimy fajne rzeczy. Tak. U Ewy na kanale będzie Mierzymy, takie chyba troszkę nietypowe. Ciekawe mamy, na pewno bardzo fajne rzeczy, także koniecznie zobaczcie. A u mnie będziemy dzisiaj odpowiadać na takie nietypowe, trudne, skomplikowane, krępujące pytania. I ja zawsze podkreślam, że one mogą być albo krępujące dla nas, albo tak społecznie uznawane za takie trochę tabu, krępujące. Tak. Jesteś gotowa? Jestem na wyznanie gotowa. Wszelkich win? Tak jest. To zaczynamy. Dawaj. Zapraszam. Kolejność mamy tutaj zupełnie randomową, ale będzie ciekawie, mamy nadzieję. Czy rozmawiacie ze sobą wprost o swoich zarobkach? Na pierwszy ogień pieniądze w internecie. Pozdrowienia też, pozdrawiam. W ogóle, jeśli jest... Nie rozmawiamy regularnie na ten temat, bo to nie jest temat, który jest dla nas jakiś super w ogóle nie jest ważny, bo jest wiele człowieczych ważniejszych spraw, ale jeśli taki temat się pojawia, bo coś się dzieje, tak, to zawsze rozmawiamy wprost i nie robimy żadnych zawiłości i ja też się w takich sytuacjach nie czuję skrępowana. Ja też raczej tak. Nie. Ale i też jakby wiem, że u ciebie wszystko w tej kwestii w porządku, ty wiesz, że u mnie wszystko tak. W porządku, jakby dajemy sobie radę, więc tak. Nie wchodzimy w szczegóły, bo to jest niepotrzebne. U tak. Każdej jest w porządku i tyle jest dla nas ważne, tak? Że żadna druga tak. Nie ma problemów finansowych, powiedzmy. Nie? Tak, tak, tak. Ale właśnie jeśli się zadzieje i trzeba gadać o konkretach, to gadamy mega o konkretach. Były nieraz takie sytuacje, kiedy po prostu padały też na przykład określone, takie bardzo szczegółowe sumy, tak? A tak, tak, między tak, nami, tak, tak, bo tak. Po coś to było potrzebne nam, albo... Tak, nie tylko żeby mówić się o zainteresować, tym. Tylko tak. Jakby biznesowo chciałyśmy wiedzieć, co na przykład możemy powiedzieć, tak? No, a nie mam, nie czujemy krępacji, ale właśnie tak jak mówię, nie pytam się, ej, ile zarobiłeś w zeszłym miesiącu, nie? Nie. Jakby nie jest mi to kompletnie potrzebne, póki wiem, że wszystko jest okej. Okay. Czy ja zazdroszczę ci sukcesu? I to pytanie bardzo często się pojawiało. I znamy się już tyle lat, będzie gdzieś tam dyszka, bo dobijała tak, do dyszki. Tak. I ja absolutnie nie zazdroszczę ci sukcesu w tym momencie, ponieważ wiem, czym to osiągnęłaś. Swoją zawziętością, ciężką pracą. Wiesz, gdyby to może było jakieś takie nie fair czy coś, to może i bym ci zazdrościła. Natomiast wiem, ile poświęciłaś, ile w to włożyłaś. Wiem, że robisz wszystko najlepiej, jak potrafisz i dopinguję ci. I jakby nie ma miejsca tutaj w ogóle na zazdrość. Nie wiem, dlaczego miałabym ci zazdrościć, skoro jesteś dobra i wszystko to sama sobie wypracowałaś, tak? Tak. To z jednej strony, a z drugiej definicja sukcesu dla każdej osoby jest tak, zupełnie... Inna. No tak, ale to jakby rozłożyłam na taki, taki podstawowy tak, tak. Taki poziom w stylu masz więcej wyświetleń i więcej subskrypcji, tyle. Tak o tym pomyślałam. No natomiast był faktycznie chyba gdzieś tam w tej naszej całej karierze taki moment, że jakiś taki może dyskomfort odczuwałam albo lekką niesprawiedliwość, ale nie bardziej do ciebie personalnie, tylko tak ogólnie. Ale to chyba było, wiesz, lata temu, na samym początku. Bo świat jest. Bo świat nie dzieli porówno i nie ma. No właśnie. Nie ma. Jest dużo czynników, na które zupełnie nie mamy wpływu i one czasami frustrują tak. I to jest naturalne. Ja nie wiem, czy ci o tym kiedykolwiek mówiłam w sumie, ale gdzieś to może tutaj mówiłam, że właśnie to było tak gdzieś jak się poznałyśmy i ja już byłam na tym rynku długo, powiedzmy, tak. A ty weszłaś w to jako nowa i bardzo szybko zyskałaś tę popularność, tak? I gdzieś może właśnie jakiś taki dyskomfort w związku z tym, dlaczego nie ja? Coś takiego, nie? W człowieku się czasem pojawia. A to rozmawiałyśmy już o tym raz. No właśnie, na tę niesprawiedliwość. No natomiast jakby racjonalnie tylko podchodząc i tłumacząc sobie, to po prostu robisz tak świetną robotę, że jakby no nie fair byłoby ci zazdrościć, bo wszystko to... Cieszę się z tego sukcesu i tyle. I tak chyba przyjaciele powinni robić, nie? No. Się po prostu cieszą z sukcesu drugiego, a nie no tak, zazdroszczą. Tak, na tak, tym tak. To polega. Jest przy tym też tak duży czynnik losowy, na który nie mamy wpływu, że no... Jakby im dłużej żyję, tym bardziej widzę, jak czynnik losowy ma większy wpływ niż tak naprawdę to, co się wypracuje. No tak, ale dużo osób też może do mnie powiedzieć, dlaczego ja mam więcej niż ktoś tam, tak? Tych liczb tak, patrzymy. Ale to nie my decydujemy o tym tak, w ogóle, dokładnie. Ani ja, ani ty w ogóle nie decydujemy o tym.
A jak sobie radziłyśmy, jak miałyśmy mało pieniędzy? Tutaj tak od pieniędzy zaczynamy. Aha. To ja bym się cofnęła do takich studenckich czasów, nie? Gdzie ja dostawałam jakąś określoną pulę, budżet i za to musiałam opłacić mieszkanie i jeszcze gospodarować na życie i najpierw na imprezy, a potem na życie, ewentualnie to, co zostało. Tak. I właśnie wczoraj tak o tym rozmawiałyśmy i doszłyśmy trochę do wniosku, że jak człowiek ma troszkę mniejszy ten budżet, bardziej okrojony, to po prostu jakoś w nim się stara obracać. Tak, ja w ogóle, i gadałyśmy też o tym, że żadna z nas nie wydawała więcej niż miała. Dokładnie. Nieważne jak, ile mamy pieniędzy, nie wydajemy więcej niż tak. mamy. Obie to też mamy z naszych domów rodzinnych, tak. że po prostu musisz gospodarować w tym, co masz i w tym się zmieścić. Tak. Koniec, kropka. Tak. Żadnych kart kredytowych, długów, w ogóle na w ogóle dzisiejszych rzeczy. Sprzęt RTV na raty, nie. No. Ale też jakby wydaje mi się, że ograniczamy się do potrzeb. Wiadomo, każdy jakieś tam marzenia ma, natomiast no właśnie, nigdy jakieś 5 czy 10 lat, 10 lat temu powiedzmy, czy 7, nie marzyłam sobie jakiejś designerskiej torebce. Nie mówiłam, kupię ją i będę jadła suchy chleb, no bo jakby to było poza moim zasięgiem, więc wolałam żyć normalnie, nigdy ponad stan. Coś w tym stylu, nie? Tak, tak, to też, też tak mam bardzo i potrafiłam na luzie za mniej niż 1000 złotych, mniej niż 1000 złotych przeżyć cały miesiąc, jakby wszystko w tym, wszystko w to wpisując. Mieszkanie, jedzenie, no wszystkie potrzeby i też jakieś chorowanie, bo czasami trzeba wtedy kupić sobie leki i tak dalej. Więc za mniej niż 1000 zł żyłam przez jakieś 3 lata. Myślę, że kontrolowanie budżetu, rozsądne dysponowanie. Rozsądne dysponowanie, tak. Ale my jesteśmy też takimi typami charakterów planujące. Jesteśmy planujące i takie my, ani dla mnie, ani dla Asi nie jest trudno się pogodzić z konsekwencjami własnych wyborów. Dokładnie. Więc jak wiem, że tu przeszaleję, to tu będę miała gorzej. Tak. A że lubię, nie lubię, nie wiem, jeść ryżu, no to chociaż ten ryż z pomidorem. Dokładnie. Jakoś to wszystko zbalansować, tak? Więc jakby, no da się. Bardzo często powtarzającym się pytaniem było, i u Ciebie pewnie też, pytanie o chodzenie bez tenika. I ono miało różne, przyjmowało różne formy to pytanie. Tak. Jak to jest? Czy chodzimy bez tego stanika, czy nie? Co o tym myślimy? Czy to można niezależnie od wielkości biustu i tak dalej? Ja uważam, że super. Ja bym chciała, żeby każda osoba, która rozważa to, mogła swobodnie podjąć taką decyzję, tylko za Zgodzie z samą sobą, nie patrzenia, co myślą o tym inni. Dokładnie i strasznie bym chciała. Ja mam też tak, że chodzę różnie i nie wiem, w różnych stanikach i różnie w nich chodzę, ale w ogóle ja też nigdy ich dla mnie nie postrzegam jako takiego homonta w ogóle, albo czegoś, co sprawia, że mi jest niewygodnie, nie mogę oddychać i że nie mogę. Jak na przykład widzę memy, że tam odpięcie stanika i nagła ulga, to ja tak jakby nie rozumiem tego, bo zawsze kupuję takie, które są dla mnie super wygodne. Tak, dokładnie, to jest jakby podstawa. Ja natomiast nie chodzę nigdy bez stanika, ale nie przez to, że społecznie jest to jakoś źle przyjmowane czy coś w tym stylu. Źle się trochę bez niego czuję fizycznie, nie psychicznie, tylko fizycznie, bo mam jednak. No nie jest jakiś to bardzo duży biust, ale większy i wszystkie, że i on jest trochę wiszący, też po karmieniu i tak dalej. Jestem już mamą, więc. Jest ci wygodniej, tak, po prostu wygodniej. Jest mi wygodniej w staniku i uważam, że wygląda to wiele bardziej estetycznie, natomiast kompletnie nie mam problemu z tym, że dziewczyny chodzą bez stanika. Nawet sama chciałabym mieć trochę mniejszy biust, żeby chodzić bez tego stanika, ale wiem, że przy takim rozmiarze no nie do końca to fajnie wygląda i nie fajnie się z tym czuję. O. Kto zarabia więcej? My czy nasi partnerzy? Tak, my! Panie. Czy to jest okej? Okay? To jest jak najbardziej okej. Okay. Ale chyba nie ma ani w mojej rodzinie, ani w twojej jakiegoś wypominania, jakichś problemów z tym. Chyba że z naszego to nie ma tak staroświeckie, że w ogóle ja nie mogę ogarnąć tego jak bardzo. I mamy chyba, u ciebie też tak jest, że jest po prostu rodzinny budżet, tak? Włączymy to razem. No wiadomo, ja, że zarabiam więcej, to może czasami częściej przyszaleję, bo sobie coś tam droższego kupię. Na zasadzie, mogę, tak? Mam je stać. Ale głównie liczymy wszystko razem, tak? No jakieś inwestycje, codzienne wydatki i nikt tam się nie przepycha, a ty więcej, a ty mniej. No tak. Dobrze. Przy rozwodzie po prostu będzie dzielone inaczej. Ja nie mam, więc nie ma problemu. Będzie, no. W jakim wieku miałaś pierwszy okres? Chodziłam do czekaj, jak to było? Do piątej klasy. Nie,
To szóstej klasy. Z szóstej na siódmą, na pierwszą gimnazjum. Ja z piątej na szóstą. Tak. Na wakacjach piątej, też? Na wakacjach, ja tak. Też. I to było dramatyczne. No Ewa opowiadała mi historię, która też mi zmroziła krew, żyła. Ja w ogóle nie mogłam się doczekać i od wielu lat już dużo czytałam na ten temat, mimo że było w ogóle bardzo mało informacji. No właśnie, chciałam wtedy to w ogóle ja ci tu wejdę w słowo i to tak kontrastowo porównamy. Ja z kolei mało wiedziałam. Gdzieś tam nie byłam wyedukowana, ani zbytnio w szkole, ani przez mamę. I jakoś tak to było dla mnie właśnie zaskoczenie. Natomiast ty wiedziałaś dużo. Wiedziałam, nie mogłam się doczekać i w ogóle super i tak dalej. I było zupełnie inaczej niż wszędzie było opisywane i strasznie byłam przerażona w ten pierwszy dzień, bo wszędzie było napisane, że zwykle ten pierwszy okres to jest takie plamienie, tak czasami to tak ledwo zauważyć, a ja się po prostu obudziłam w kałuży krwi z mega bolącym brzuchem, z ogromnymi skurczami i, tak. I leciało ze mnie okrutnie przez pierwszy rok mniej więcej. Ojej. Ale tak strasznie ale dużo. Ale co? Tak, myślałeś, że to było bardzo trudne do opanowania. Aha, w ogóle. Że nie wiedziałaś w ogóle tak, jak postąpić fizycznie. No bo wszystkie te higieniczne rzeczy musiałam wymieniać mega często, wiesz, że co godzinę, tak, co dwie, w szkole. To jest trudne strasznie, żeby to zorganizować. Musisz wiedzieć, o tym pamiętać, potem przeciekasz tak, z dzieciakiem. Też, pewnie tak, inne dzieciaki się gdzieś tam podśmiechują, jak ty tak. Na każdej przerwie chodzisz do łazienki. Mhm. No faktycznie, może być to trudne. Ja natomiast z tego wynika, że dostałam okres rok później i to było na wakacjach i moi rodzice to przyuważyli i też wiem, że przyuważyli. Mhm. Ja czułam się wtedy dość mocno skrępowana. Okay, ja... Ale nie miałam, że takiej bolesnej i tak dalej. Ja się cieszę, że to się wydarzyło w domu, bo jakby to było na jakimś obozie czy wyjeździe, to... Nie wiedziałam, co robić. To naprawdę bym nie wiedziała, co robić. Ja po prostu wiem, że to był też weekend, bo była moja mama w domu i zawołałam mamę. Aha. Zawołałam mama mamę. Była na posterunku. No i mnie uratowała. Także nie ma się czego wstydzić, po prostu wołajcie mamy, bo mamy od tego są, tak. Żeby pomagać. Tu jest mój personalny faworyt. Czy nie jest mi przykro, że kiedyś byłam szczuplejsza od Ewy, a teraz ona dużo lepiej wygląda i mimo ćwiczeń Ewy się udało, a mnie mi się udało, tak, bo to jest takie coś. Wydaje mi się, że na to pytanie mogłybyśmy zrobić totalnie oddzielny film. Wiem. Mega złożony, który mówi właśnie o tym body positive, o tym czym jest sukces, o tym, że komuś się udało, komuś się nie udało. Tak. Pojmowanie chudości jako bezwzględnego sukcesu. I szczęścia. Niezależnie dlaczego i jakim kosztem. Tak, i jako tego, że się nie udało, nie wiem gdzie dojść, jako totalnej porażki. Tak, albo że chudość równa się w ogóle sukces szczęście. I szczęście. Dokładnie. To jest na tylu levelach złe pytanie. Złe. Przykre, że bardzo dużo ludzi w ten sposób rozważa w ogóle, postrzega rzeczywistość i chudość. Tak? Tak. Mamy taką silną presję kultury, że nadal jest takie patrzenie. Nie? Że pomimo właśnie rozmawialiśmy długo o tym wczoraj, że ja mega mi się podoba, jak Ewa wygląda i bardzo jej kibicuję, ale jestem też zadowolona z tego, jak ja wyglądam, tak? Pomimo tego, że mam rozmiar tam o dwa rozmiary większe, powiedzmy, ja jestem dumna z siebie, z tego, co osiągnęłam i jaką drogę mi się udało przebyć, tak? Bo też startowałam gdzieś w ogóle z jakichś dziwnych liczb, urodziłam dziecko, jakby to też mogłabym podać jako usprawiedliwienie, ale nie, to kompletnie nie o to chodzi. Chodzi o to, że ja czuję się okej z samą sobą i jakby tutaj powinniśmy zamknąć tę dyskusję. Tak. I czujesz się okej z samą sobą? Tak. Ze swoim ciałem? Tak. Ja ze swoim też mogłaby tam coś jeszcze, ale gdybym tak bardzo chciała i gdybym tak mi to przeszkadzało, to bym działała, tak? A ja czuję się ze sobą w porządku i to jest dla mnie sukces, że czuję się ze sobą w porządku i wydaje mi się, że tylko tak powinniśmy to rozstrzygać. Nigdy z tobą nie stawałam w konkury, która pierwsza i więcej schudnie, nigdy się nie ścigałyśmy, ani nic w tym stylu, więc totalnie... Jak to było pytane? Nie czuję się. Nie czuję, że odniosłam jakąkolwiek porażkę. Dziękuję. Wow. Czy jest twoim zdaniem limit tego, co się powinno udostępniać w internecie? Ja uważam, że każdy powinien sobie sam po prostu to... Ja uważam, że ogólnie nie ma limitu. Ale inaczej ja uważam, że limitem jest to, kiedy treści są... uważam, że powinien być limit. Wtedy, kiedy treści są ewidentnie krzywdzące, niezgodne z nauką i jakby jakkolwiek proludzkie. No tak, jakby o pierwsze, tylko co mi teraz mówiące mówić... o namawiające do rzeczy, które są niszczycielskie, które niszczą ludzi, które sprawiają, że
po prostu jesteś treści, które mają na celu zniszczyć cię psychicznie, fizycznie, albo namówić do tego, żebyś nienawidziła innych ludzi. Uważam, tak, że to jest to, co powinno być. Ale też treści, które tak, są mocno nieetyczne. Wiadomo, nie, że każdy, tak, ma jakiś, każdy inny ma inny poziom etyki i tak, inaczej ją interpretuje. Ale są pewne rzeczy uniwersalne, tak, takie jak zabijanie innych, tak? Na przykład pierwsze, co mi przyszło do głowy, jak zaczęłaś mówić, to Logan Paul, tak? Który był tam w tym lesie samobójców i jakby to już było naprawdę za daleko. Natomiast jeżeli chodzi o takie rzeczy jak pokazywanie porodu, ja nigdy bym go nie jeśli pokazała. Jeśli chodzi o takie YouTube'owe, co tam pokazać prywatę, no to nie chce każdy na swojej prywatę pokazuje. Pokazałabym swojego porodu, bo dla mnie to jest totalnie intymna, indywidualna, osobista kwestia. Nie mam problemu natomiast z tym, że ale by się mega, bo Asia mi opowiedziała swój poród bardzo dokładnie, bo ja chciałam tego posłuchać i by się tak klikało, Asia, na klikało masa. Klikałoby się, tylko że to nie o to... Bo, to, bo miałaś przygody, ty, jakie przygody. Nie o to w tym YouTube'owym życiu chodzi. Tak. Żeby się klikało, tylko żeby być właśnie fair z samym sobą też, nie? Tak, bo my, słuchajcie... Dla nas po tylu latach to jest takie łatwe, żeby my wiedzieć, wiemy, jakie filmy w ogóle zrobić, żeby było dużo klików i duży ruch. To jest takie łatwe i to są często najłatwiejsze filmy do zrobienia. Po prostu wybieramy ich nie robić. Ale właśnie mamy jeszcze swoją tą etykę. Tak, dokładnie. Tak, tak. I swoje granice, nie? Własne. Tak. Czy twoja bluzka, którą miałaś wczoraj, naprowadziła na pytanie? Dużo tutaj tych pytań o biust. Ale to jest akurat, czy poszłybyśmy na plażę nudystów? Nudystów? Nie jest to jakieś takie, nie czuję, że to jest miejsce dla mnie, bo po pierwsze, ja w ogóle nie lubię się opalać, więc jak jestem na plaży, to często mam na przykład długie leginsy, czy w ogóle jakoś tak, żeby ochronić moją skórę. Lubię tam być, kiedy jestem w cieniu, czyli przy jakimś parasolu i tak dalej, więc to ten. A ja nie czerpię też satysfakcji z pokazywania swojego ciała rozebranego, z bycia nago, jakby. To nie jest takie dla mnie... atrakcyjne. W sensie nie jest to ciekawe. Tak, w ogóle nie pomyślałabym nigdy o tym, że to chciałabym tam pójść. Nie, ja tak. Z kolei, no właśnie, jakbym pojechała gdzieś w jakieś miejsce, na przykład jadę do Hiszpanii, powiedzmy, i jest tutaj na mapce zaznaczone plaża nudystów, a tu plaża nie nudystów, to wybrałabym tą plażę nie nudystów z podobnych względów, ale gdybym się w jakimś przypadku znalazła, nie wiedząc, na tej plaży nudystów, no i żebym się tam odnalazła, w sensie nie czułabym jakiegoś większego skrępowania, ani żeby się rozebrać, ani widząc tych ludzi. Ale świadomie nie podjęłabym takiego wyboru, bo nie jest mi to po prostu w ogóle potrzebne, tak? I też nie poszłabym tam w ramach ciekawostki. Widziałam takie przypadki, że ludzie idą w ramach ciekawostki. Wydaje mi się, że to nie powinno być tak. No bo tak, no nie o to chodzi, żeby... No właśnie, żeby popatrzeć. Patrzeć na innych jak zo w ogóle. Dokładnie. A czy zdarzyło ci się obudzić koło osoby, której imienia nie znasz? I wydałeś mi to pytanie z innego względu. Mi się tak chyba raz zdarzyło. Ale Ewa ma ciekawą historię. Mi się zdarzyło, ponieważ... na maksa, i to koło kilku osób, których nie znam, obudzić się. Bo kilkukrotnie spałam w Warszawie na skłocie, na fabrykach, dawno temu. W Warszawie? Temu. Tak, okej. Okay. A był tam... wtedy skład we Wrocławiu? Już? Tak. Był na przykład na Jagiellończyka. Tak, dokładnie, on tam dalej jest. Tak, na Jagiellończyka też spałam, ale ten na Jagiellończyka to był luks. Aha, okej, okay, w porównaniu do fabryk w Warszawie, tam była dużo większa samowolka, dużo większy też skład i w ogóle troszeczkę inne zasady, więc Jagiellończyka luks. Ale uciekłaś z domu, czy... Wiadomo, że moi rodzice nie wiedzieli, że jestem na skłocie. A, ale wiedzieli, że gdzieś wyjeżdżasz. Wiedzieli, że jestem w Warszawie. A, że ty chcesz przyoszczędzić kasę? I w ogóle, no. Byłam u koleżanki, tylko na skłocie. A, okej, okay, ona mieszkała na skłocie. Tak, więc spałam, tak, spałam często w pokojach gościnnych, a to były pokoje gościnne dla jakichkolwiek gości, więc na przykład zasypiałam sama z koleżanką, a budziłam się i było 15 osób dookoła mnie, tak. Jeden przy drugim, nie? Czy to fajne doświadczenie, tak, nie że fajne, że wiesz, fan, tylko czy życiowo ciekawe? Czegoś coś ci dało? Taki przygodny skłodnik? Mhm. O, super. Tak, bo poznajesz alternatywę, do której normalnie nie masz inne dostępu. Inne wartości też, więc prawda? To jest bardzo ciekawe, oczywiście, bo to tak jak nie żyjesz w dobrym domu, tak, tylko... Tak, wyobraź sobie, że żyjesz tylko w Polsce i nagle jedziesz ten pierwszy raz za granicę i widzisz jak... Inaczej wartościujesz życie, nie? Widzisz, że można inaczej. Tak, nie trzeba być umorzonym, dobrym, grzecznym, z dachem nad głową, chodzącym do szkoły. Tak, nie? Poza tym te definicje są znacznie szersze niż te, które miałeś wcześniej w głowie. Dokładnie, nie? Super. Czy kiedykolwiek, jak już tutaj budzenie się koło kogoś, czy kiedykolwiek przyłapałeś kogoś w intymnej sytuacji?
Ja nie. Mi się zdarzało moich znajomych. Sama byłaś przyafana, okej. Okay, nie było okay. To fajne, znaczy krępujące, nie? Ale jest, tak. Zdarza się. Tak, ale no. Czy macie takie dni, sytuacje, kiedy żałujecie, że jesteście rozpoznawalne? I bo ja w ogóle, ja bym chciała móc robić to, co robię i nie być rozpoznawalna, w sensie, ja, jakbym miała wybór być rozpoznawalna, a nie, to bym się nawet sekundę nie wahała, jakbym wcisnęła guzik. Jestem nierozpoznawalna. Wiecie co, ja nie jestem aż tak bardzo rozpoznawalna jak Ewa, ale nieraz byłam świadkiem tego i to nie trywializuję, jak ona potrafi mieć ciężkie, no może nie ciężkie życie, ale jak te sytuacje potrafią być niefajne, po prostu. Jak ktoś idzie za nią, śledzi ją, dyszy jej na plecach, biegnie przez pół miasta, krzyczy, piszczy, to nie jest nic fajnego. No naprawdę nie jest nic fajnego. Wiem, że miałaś też taki epizod w swoim życiu, że naprawdę bardzo mocno pilnowałaś, jak się transportujesz do domu z miejsc publicznych, tak, żeby nikt za tobą nie pod dom nikt za mną nie szedł, no bo wielokrotnie tak się zdarzało kiedyś, więc musiałam po prostu, jakby dużo rzeczy, dużo decyzji w moim życiu, dużo sposobów, w jakie wykonuję proste czynności, ludzie się nie zastanawiają nad tym, a ja muszę się nad tym zastanawiać. To nie jest komputer. Muszę je zmienić. Musiałam na przykład zmienić miejsce zamieszkania, żeby było bardziej bezpieczne od jakby normalnego miejsca, gdzie chciałam żyć. Po prostu musiałam zmienić na miejsce, które gwarantuje mi większe bezpieczeństwo, większą intymność. Bo oczywiście mamy tylko mamy widzów, którzy są nam przychylni, ale tak, są też... w ogóle, bo sytuacje, o których Asia mówiła, to nie były niemiłe sytuacje, tylko to były często sytuacje, gdzie ktoś się nie wiedział, jak zachować, więc zachowywał się mało komfortowo albo dla siebie i dla mnie. Irracjonalnie. Irracjonalnie, tak. Śledząc, robiąc zdjęcia z ukrycia, nie mając nic złego na myśli, tylko bojąc się na przykład podejść. Więc, no a w to trzeba jeszcze właśnie wliczyć takie sytuacje, gdzie ludzie są nam jednak nierzeczni. Tak, a ja mam tylko życzliwe sytuacje. Tylko w ogóle takie. I ja ale nigdy nic nie miałam, tak? Ja po prostu, nawet już abstrahując od tego, o czym mówiłaś, jakieś tam śledzenie i w ogóle, to ja po prostu, ja nie chcę, żeby ktokolwiek się mną zachwycał, bo ja naprawdę uważam, że ja po prostu robię coś, co w tym momencie jest popularne, ale nie posiadam żadnych cech, niczego szczególnego, niczego, co powinno budzić jakikolwiek zachwyt, podziw, ani takie bardzo silne po prostu emocje takie na plus. Bo ja to nie chodzi, że nie chcę tych negatywnych, ja nie chcę tych na plus. Nie chcę być wynoszona wyżej. Nie chcę być uważana za... Ojej, to ty naprawdę... No właśnie, ja się cieszę, że cię poznałam. Ja rozumiem, dlaczego, skąd jest ta reakcja, bo żyjemy w takiej kulturze, jakiej żyjemy, ale ja nie wiem, czy ja bym startowała z kanałem teraz, wiedząc, że może mnie czekać coś takiego. Coś takiego, aż tak. No bo ja nie lubię mieć forów w ogóle nigdzie, a tak mam fory. I na przykład, wiecie, ja mam bardzo duże problemy i na przykład zmuszam ludzi do tego, żeby wzięli moje pieniądze, na przykład jakby za kupowanie rzeczy. Ja wiem, że to jest absurdalne, ale w ogóle, o wow, Ewa, fajny masz problem, ale ja po prostu, ja nie lubię być traktowana lepiej, po prostu. Nie chcę być traktowana lepiej. No a czy zdarzyły ci się też takie sytuacje, właśnie, bo chciałam powiedzieć, że ja się cieszę, że cię poznałam jeszcze zanim byłaś taka popularna, tak? Bo pewnie może byśmy się nie przyjaźniły, może mój stosunek do ciebie byłby inny i tak dalej, ale jak tu cię traktuję jako normalnego człowieka, normalną osobę. Tak. Czy miałaś w życiu takie przypadki, to wiem, że na przykład Dane się często na to skarżyła, że ludzie chcą się z tobą przyjaźnić, bo jesteś red lipstick mocny. A, no, proste, że tak. I to jest też straszne. To proste, że tak. Oczywiście, że tak jest w ogóle. Okropne, tak jest. To jest okropne. Tego jest naprawdę mnóstwo, no. Ludzie strasznie chcą być blisko tylko dlatego, że są... Że jesteś popularna. Mhm. Masakra. No. To dlatego trochę minuta ciszy dla która współczucia. Heszki, heheszki, ale to nie jest komfort. Prawdziwa, taka czysta relacja jest bardzo trudna, w sensie, bo ludzie nie przychodzą do mnie. Jako do Ewy? Tylko jak do człowieka, tylko dla po prostu znanej osoby, którą opłaca się znać. No. Smutnie. W jakim wieku nastąpił wasz pierwszy pocałunek? W podstawówce? Czyli gimnazjum? Gimnazjum. Okej. Ja, bo mówiłam o takim prawdziwym pocałunku, takim już
nie smokasko, tylko już tak to z dziewczyną w czwartej klasie, a z chłopakiem w piątej klasie. Pamiętam, bo się super przygotowywałam. Ale pamiętasz, co czułaś? Bo ja, u mnie w gimnazjum, jakoś na początku, była pierwsza klasa, ja pamiętam, że mi się wtedy w głowie kręciło, że to było takie, aż tak. Że tyle emocji. Tyle emocji. Że to było i w ogóle 15 lat temu, a ja dalej pamiętam, że to było niesamowite. Tak, to było mnóstwo, mnóstwo emocji. Bardzo dużo emocji. Fajne. Tak. No. Wow. Takie niedoczekanie w ogóle, takie wszędzie motylki, nie tylko w brzuchu, na całym ciele motylki. Czy depilacja bikini to teraz obowiązek, czy tylko zachcianka? Dużo było pytań o depilację. Bardzo, depilacje różnych miejsc, i nóg, i bikini, i tak dalej. Czy to jest obowiązek? Nie, absolutnie nie. Uważam, że nie. To jest kwestia indywidualna. I fajne jest to, że te czasy się tak zmieniają, że był taki moment, na przykład 10 lat temu, mam wrażenie, że to było bardziej wymagane, że musisz się golić. Jakieś piosenki się robiło, nawet takie raperskie o tym pamiętam. No. Jakby była taka większa presja. A teraz fajne jest to, że idziemy w tę stronę mody na przynotę, że każdy robi to, co mu się podoba. I jakby, no, co mnie obchodzi, za przeproszeniem, czy twoje się golisz, na czy twoich nie. Nogach, no dokładnie. Też ostatnio dostałam taki komentarz, aha, bo zachęcałam dziewczyny, żeby chodziły w krótkich spodenkach pomimo swoich niedoskonałości, typu większe udo, celulit i tak dalej. I dostałam komentarz, że ale czasami jak widzisz kogoś w takim XL, w krótkich spodenkach, to jest nieapetyczne, czy nieestetyczne. Nieprzyjemne. No to ja się ostro zdenerwowałam i napisałam, ale ta dziewczyna nie ma tobie robić przyjemności. Ludzie nie żyją, żeby robić tobie przyjemność, tak? Tak? Więc jeżeli nie masz ochoty się golić, to zapuszczaj te swoje ogrody, jak mówiła Marcia Leszek. I niech twoja broszka nie obchodzi. O, bardzo piękne podsumowanie. Ewa, czy patrząc na Hanie, budzą się w tobie instynkty macierzyńskie? Było trochę pytań. Oczywiście o dzieci było mnóstwo pytań. Mnóstwo. Oczywiście, kiedy pierwsze, kiedy drugie. To nie, że ja jestem zwolniona z tej odpowiedzi, nie? Bo... No i jak patrzę na nią, to po prostu widzę Hanię, córkę Asi. Tak. nie mam żadnych... nie myślę o niej w kontekście posiadania... lub nieposiadanie własnego dziecka w ogóle, nawet no w żaden sposób. Po prostu jest to dziecko. Po prostu. Ja na przykład nam się urodził... Całkiem udana sztuka. Nam się ostatnio urodził sąsiad, w sensie ostatnio ma ten sąsiad tydzień. I też jakby okej, rozważam tam opcje drugie, nie drugie, ale nie ma tak, że się na niego patrzę i mówię, natychmiast trzeba... No ojej, słodziak, tak, ale natychmiast trzeba iść drugie. Dobra, tak, to nie jest, z dziećmi nie jest tak jak z jedzeniem, że patrzysz na nie i masz ochotę je zjeść. A tutaj patrzysz na nie i robimy! Do dzieła! Tak, nawet bym zalecała trochę się wstrzymać, przemyśleć tę decyzję. Nie działać aż tak impulsywnie. Tak, to było ostatnie pytanie. Badam. Dziękujemy. Miło było. Trochę krępująco, trochę mniej, ale mam nadzieję, że przyjemnie wam się nas słuchało. Jeżeli jakieś tutaj były niedopowiedzenia, albo macie ochotę same odpowiedzieć na któreś z tych pytań, to serdecznie do tego zachęcam w sekcji komentarzy. No i oczywiście zapraszamy na film do Ewy. Tak, będziemy mierzyć! Musicie zobaczyć. Tak, także serdecznie zapraszamy, dziękujemy i do zobaczenia. Hej!